Zadanie 32 odnosi się do geometrii przestrzennej, natomiast tutaj będziemy musieli wykazać się również znajomością trygonometrii. I teraz o tyle, o ile mówiłam Ci już przy okazji poprzednich zadań, że na moim kanale znajdziesz treści m.in. dotyczące trygonometrii i funkcji trygonometrycznych, o tyle nie powiedziałam Ci jeszcze, że posiadam także zadania związane z geometrią przestrzenną. I do tych zadań znajdziesz link także w opisie do tego nagrania, więc zachęcam Cię do tego, żebyś obejrzała te filmy. Tymczasem przejdźmy do zadania 32 i zobacz, jaka jest jego treść. Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, którego przekątna ma długość 8 pierwiastków kwadratowych z 3, jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Wyznacz objętość tego graniastosłupa. Jeżeli mamy zadania z geometrii przestrzennej i nie mamy wykonanego rysunku, to pierwszą zasadniczą rzeczą jest wykonanie właściwego rysunku danej figury. Żeby taki rysunek wykonać, to musisz wiedzieć, co to jest graniastosłup prawidłowy czworokątny. Graniastosłup prawidłowy czworokątny to jest taki graniastosłup, który przede wszystkim ma dwie podstawy, ale w obu tych podstawach znajduje się identyczny kwadrat. W ogóle graniastosłupy prawidłowe to są takie figury, które w podstawach mają zawsze figurę foremną. Zawsze. Może to być trójkąt, wtedy to będzie trójkąt równoboczny, może to być czworokąt, wtedy w podstawie będzie kwadrat, albo może to być inny wielokąt. Ale zawsze graniastosłup prawidłowy to jest taki graniastosłup, który ma w podstawie figurę foremną. Jak już masz wykonany rysunek, no to możemy przejść do wykonania zadania. Najpierw wypiszemy sobie dane. My wiemy, że kąt alfa w naszym przypadku wynosi 60 stopni, natomiast przekątna całej figury ma długość 8 pierwiastków kwadratowych z 3. No i o co jesteśmy proszeni w tym zadaniu? W tym zadaniu jesteśmy proszeni o wyznaczenie objętości tego graniastosłupa. Żeby wyznaczyć objętość graniastosłupa, no to musimy wyznaczyć pole podstawy i pomnożyć to pole podstawy przez wysokość figury. Natomiast jeżeli chodzi o pole podstawy, to pole podstawy tutaj tworzy kwadrat, więc musimy obliczyć pole tego kwadratu. Na tej podstawie wiemy, że objętość graniastosłupa to jest po prostu krawędź do potęgi drugiej razy wysokość graniastosłupa. Więc jak widzisz, brakuje nam zarówno krawędzi podstawy, jak i wysokości i te dwie składowe musimy sobie wyznaczyć. Wyznaczymy sobie najpierw wysokość graniastosłupa. I teraz popatrz. Przekątna całej figury, przekątna podstawy oraz wysokość graniastosłupa tworzą trójkąt prostokątny, przy czym mamy podaną miarę tego kąta ostrego. Na tej podstawie ja wiem, że mogę wyznaczyć sobie H, jak również przekątną podstawę, korzystając z funkcji trygonometrycznych, ponieważ tutaj jeden bok tego trójkąta mam podany. I skorzystamy z sinusa kąta alfa, który jest równy krawędzi naprzeciw kąta naprzeciw prostokątną, czyli u nas no nie C, tylko D. I stabilis wiemy również, że sinus 60 stopni ma wartość pierwiastek z 3 na 2. Na tej podstawie tutaj wiem, że mogę sobie ułożyć następujące równanie, które teraz mogę uprościć i przekształcić. Ja wiem, że szukam wysokości, czyli szukam H, dlatego obustronnie to równanie dzielę przez D. I na tej podstawie wiem, że H to się równa D pierwiastków kwadratowych 3 na 2. I na tym etapie podstawię już pod D 8 pierwiastków kwadratowych z 3, więc tutaj otrzymuję H równe 8 pierwiastków kwadratowych z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielone na 2, więc to się równa 8 razy 3
dzielone na 2, więc jest to równe 24 na 2, czyli 12. To oznacza, że wysokość właśnie ma miarę 12. No i teraz skąd mi się tutaj wzięła trójka? No to to już Ci tłumaczyłam przy okazji wcześniejszych zadań z tego kursu. Natomiast jeszcze raz tutaj powtórzę. Zobacz, tutaj mam pierwiastek kwadratowy razy pierwiastek kwadratowy z tej samej liczby, czyli to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej. I teraz popatrz, one się równa 3. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś stopnia z jakiejś liczby i ten pierwiastek stanowi podstawę potęgi, ale takiej potęgi, w której to wykładnik jest taki sam jak stopień tego pierwiastka, to to wyrażenie jest równe liczbie, która stoi pod tym pierwiastkiem. Stąd tutaj mi się wzięła trójka. I teraz brakuje mi jeszcze krawędzi podstawy. Natomiast, żeby wyznaczyć krawędź podstawy, to przyda mi się przekątna kwadratu, czyli przekątna podstawy. I teraz mogę ją obliczyć, mając wysokość i mając d, mogę wyznaczyć przekątną podstawę stwierdzenia Pitagorasa. I twierdzenie Pitagorasa mówi o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I teraz ja sobie to równanie przekształcę, czyli e kwadrat plus h kwadrat równa się d kwadrat, więc e do kwadratu to się równa d kwadrat odjąć h kwadrat, więc e do kwadratu to się równa 8 pierwiastków kwadratowych z 3 do potęgi drugiej odjąć 12 do potęgi drugiej. Zwróć uwagę, że ja 8 pierwiastków kwadratowych z 3 wziąłem w nawias, dlatego że do kwadratu podnoszę zarówno 8, jak i 3. No i na tej podstawie wiem, że e kwadrat to się równa 64 razy 3 odjąć 144. Więc e do kwadratu to się równa 192 odjąć 144. Więc e kwadrat to się równa 48. Tyle wynosi e kwadrat. Nas interesuje, ile wynosi e. E to jest pierwiastek kwadratowy z 48. I tak naprawdę to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby mogę podnieść, czy muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 48. I tak naprawdę mamy dwie takie liczby. Jest to minus pierwiastek kwadratowy z 48, jak również plus pierwiastek kwadratowy z 48. Przy czym pamiętaj, że w tym przypadku my rozmawiamy o geometrii. Oznacza to, że żaden bok, żadna krawędź nie może być mniejsza od zera, dlatego tą wartość musimy wykluczyć i zostawiamy tylko pierwiastek kwadratowy z 48. Pierwiastek kwadratowy z 48 to jest liczba niewymierna. Oznacza to, że nie ma takiej liczby podniesionej do kwadratu, która da 48. Natomiast 48 pod pierwiastkiem kwadratowym możemy zapisać jako iloczyn 16 i 3, co oznacza, że e ma długość 4 pierwiastki kwadratowe z 3. OK, obliczyliśmy tutaj przekątną podstawę, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Natomiast możemy ją obliczyć również, korzystając z funkcji trygonometrycznych, przy czym tutaj sobie skorzystamy tym razem z kosinusa kąta alfa. I to jest stosunek przy prostokątnej, leżącej przy kącie na przeciwprostokątną, czyli w tym przypadku na D. No i z tablic wiemy, że kosinus 60 stopni ma wartość 1 druga. I układam tutaj następujące równanie. E na D to się równa 1 druga. I to równanie muszę przekształcić i mnożę je obustronnie przez D. I otrzymuję tutaj E równe D dzielone na 2. Więc E to się równa 8 pierwiastków kwadratowych z 3, bo tyle wynosi tutaj nasze D, co jest dane w zadaniu, dzielone na 2, więc e to się równa 4 pierwiastki kwadratowe, no nie z 2, tylko z 3. Mi się wydaje, że ta metoda z trygonometrii jest jednak trochę szybsza. Dobrze, mając już wyznaczoną przekątną podstawę, na tym etapie mogę już wyznaczyć krawędź podstawy. Popatrz, że w podstawie mamy kwadrat.
mamy podaną przekątną. I teraz przekątna w kwadracie dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Oznacza to, że tutaj możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, które mówi nam, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Na tej podstawie wiem, że e kwadrat to się równa 2 razy a kwadrat. Więc e to się równa pierwiastek kwadratowy z 2a kwadrat, więc e to się równa a pierwiastki kwadratowe z 2. Zamieniam teraz stronami, czyli a pierwiastki kwadratowe z 2 równa się e. I obustronnie dzielę teraz całe równanie przez 2, otrzymując e, a równe, a dzielone na pierwiastek kwadratowy z 2. W matematyce przyjęto, że w mianowniku nie zostawiamy niewymierności, więc tą niewymierność musimy usunąć w taki sposób, wykonując takie działanie. Czyli a to się równa e pierwiastki kwadratowe z 2 na 2. Wiemy, ile wynosi e, więc możemy teraz to e podstawić do wzoru. I tutaj otrzymuję 4 pierwiastki kwadratowe z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 2 na 2. Więc a to się równa 4 pierwiastki kwadratowe z 6 na 2. Zatem a ma wartość 2 pierwiastki kwadratowe z 6. Mamy już wszystkie potrzebne dane, więc jako ostatni krok to już liczymy tutaj objętość figury. Objętość naszego grania stosłupa. Czyli mamy a kwadrat, czyli 2 pierwiastki kwadratowe z 6 do potęgi drugiej, razy wysokość, czyli tutaj mamy tą wysokość, zobacz, czyli razy 12. Czyli objętość to się równa 4 razy 6 i razy 12. Zatem objętość całego grania stosłupa to jest 288 jednostek sześciennych. W tym zadaniu to już wszystko. Zapraszam Cię do zadania 33. Zadanie 33 to już będzie zadanie przedostatnie w tym arkuszu i tutaj również zajmiemy się geometrią przestrzenną.